Weź. Daj, come on. Pierwszy powarsztatowy szybki vlog. Postanowiliśmy sobie zrobić jeden dzień wolnego. Mamy wolne, chodzimy. Ale ty pracujesz. Nagrywam. Pierwsze wrażenia po warsztatach. Powiem wam, że przerwa od warsztatów zrobiła nam bardzo dobrze. Było świetnie. Mieliśmy bardzo interesującą grupę złożoną z dokumentalisty, z filmowca, z fotografa ślubnego. Producenta filmowego. Był cały przekrój ciekawych osób. Warsztaty robimy od 2007 roku. Warsztaty fotografii ślubnej. Ale nasze warsztaty mają to do siebie, że nie są takimi typowymi warsztatami fotografii ślubnej, tylko jak powiedział to jeden z naszych studentów z tego roku, że to były fajne warsztaty, bo były nieślubne. No i my na naszych warsztatach staramy się jakby przekazać naszą filozofię pracy, fotografii, spojrzenia, warsztatu, workflow. To się na ślubie sprawdza, ale to jest taka też dobra baza do tego, żeby robić zupełnie inną fotografię, robić portrety, bawić się światłem, odkrywać swoją drogę fotografii. No i te dwa dni, które właśnie dopiero to skończyliśmy, no właśnie pokazała, że to nasze podejście super się sprawdza i że właśnie tego ludzie potrzebują. Nie konkretnych recept, jak zrobić lepsze zdjęcia ślubne, jak mamy super warunki, jak zrobić preset, tylko nasze warsztaty są o tym, jak myśleć samodzielnie, jak szukać swojego stylu, jak bawić się światłem, jak to światło odkrywać, jak budować ofertę w oparciu o klienta, którego sobie wymarzycie. Jakby te wszystkie aspekty są na naszych warsztatach. I relacje. I było super, było absolutnie fantastycznie. Myślę, że udało nam się wykorzystać w fajny sposób te wnętrza, które zostały nam udostępnione w penthouse'ie w H15 na samej górze. Mieliśmy super taras, mieliśmy super challenge. Challenge w ogóle pojawiają się u nas na warsztatach bodajże już chyba od 7 lat. Były wcześniej takie minutowe streetówki, a teraz postanowiliśmy trochę podnieść poprzeczkę. Mamy fajne wnętrza, mamy im trochę inne światło, mamy mniejszą grupę i większy limit czasu, dzięki czemu każda z tych osób naprawdę ma możliwość wykazania się i pomyślenia. Zresztą nasza para dawała nam komentarze na bieżąco. Na pewno więcej instrukcji, more instruction than the last guy. And he was a bit closer, so yeah, felt yeah. More like it's there was a connection between us and him, so. A little bit rushed, but it was because of the time. So, more than 7? Yeah, I would say 7.5. 8.5? Is that ooh. 8. Wow. Let's take the average, 8. Yeah. Alright. Nam, jako fotografom, dają genialny feedback do tego, jak z parą pracować i czego para może oczekiwać. I to było tyle, słuchajcie. I to były dwa dni, planujemy już kolejne. Fotografia to, wiecie, fotografia ślubna to jest tylko niewielki wycinek tego, co nas tak naprawdę interesuje. Jest to bardzo trudny, wymagający wycinek, ale jest to tylko mała porcja wielkiej zabawy w fotografię, jaką robimy od już, kurczę, 25 lat. Więc niedługo będą kolejne edycje. Myślę, że wbijemy do Krakowa może na małe no bullshit jednodniowy, więc czekajcie, zaraz to ogłosimy. No i na pewno będą jeszcze takie warsztaty, myślę, że nawet w H15 w Warszawie kolejne, przy czym celujemy bardziej w kameralne grupy, więc zapisujcie się, kto pierwszy, ten lepszy. Na pewno nie będzie, wiecie, takich turów, kombajnów wielomiesięcznych. Chcemy się tym cieszyć, chcemy się tym bawić i dawać wam jak najlepszą jakość w takiej fajnej, skondensowanej formie. I żeby każdy z was miał okazję też jakby po pierwsze popracować z parą, a po drugie poczuć, że jest to dla was dobra okazja, żeby się wstrzelić w nowy sezon, w nowe inspiracje i odkryć tą fotografię trochę na nowo. Subskrybujcie nasz kanał, włączcie powiadomienia, więcej będzie takich fotograficznych zajawek na bieżąco. Hej! Jotka! It's a wrap! Thanks a lot, guys! Thank you!